Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest I am your president. Proszę Państwa, no, mieliśmy tutaj wizytę Joe Bidena w Polsce, no to teraz my może wcielimy się w rolę prezydenta, aczkolwiek raczej serii z tego nie będzie, gra nie zawiera języka polskiego, ale chciałbym Państwu ją pokazać. Zobaczmy, co tutaj będzie. Choose a scenario, make America great again. No dobrze, no, czyli jakieś problemy będą pewnie. No, zagrajmy sobie ten scenariusz, zobaczmy. Like the look of the very first president I saw. Well, surely you know this kind of people that kept saying, if you don't like it, do better. So, yeah, I was the kind of kid to answer, challenge accepted. Nevertheless, I didn't know I would have to do better again so quickly. But here it was, the thought that if I were president back then, o, to jak Kennedy'ego. I would have worn a helmet. Yet, growing up, I realized that helmets do not always protect people from dying. But that I would. I also got to know that choosing the right confidant of your secrets is really important. And that mine would have been a locked diary. Time has passed. I got married. And if life has taught me anything about marriage, it's that you should never get married to that man. Back in the day, it was all like a game about doing better than my predecessors. But times got harder, darker. And I thought, maybe instead of trying to win the challenge, I could at least try not to lose. I was full of doubts. What would I do? Would I be able to save people? Or would I only make everything worse? You can never be sure. Well, almost never. What I'm sure of is that I would never have left you, Oppie. Good job, little one. Now you can rest. But I was not done yet. I no longer wished for would and wouldn't. I wanted the choice between do and don't. And I finally received that choice. Do you know what I would do differently if I was the president right now? Nothing. And you know why? Because now I am your president. Dobra. No, ktoś tam puka, słuchajcie. Dobrze, rozpocznijmy tutorial, zobaczmy. To the new president. But it will be... No dobra. Z angielskim to wy wiecie. Co jest grane? Okej, okay, ale open. Open the door. Haha, synek, jak se chodzi. Dobra. You will have visitors every day. O matko, każdego dnia będzie ktoś nam tyłek zawracał. A, niektórzy potrzebują naszej uwagi, znaczy się. I generalnie w podejmowaniu decyzji. Dobra, select one option using left mouse button. Dobra. Hello, Mr. President, it's my pleasure to welcome you to the White House. I am certain that your presidency will be great for America. And so am I, albo thank you for the kind words. To mogłoby troszeczkę tak zachodzić tutaj, bo... No bo. Dobra, co tam dalej? I just hope that we will get along. The cooperation will be fruit. Dobra, kooperacja będzie owocna, tak? It may take some time to adjust, so please do not hurry. We have a lot time. Dobra. I co my tutaj mamy? I see, I will do that. I will do what's best for my country i albo lub I am here to help my citizens. I will try the best. A myślę, że tak zapobiegawczo może. W ten sposób. Okej, okay, plus 20. Do poparcia. O, patrzcie, kurde, normalnie. Dobra, co ty tam? Czemu ty mi, kuźwa, tu tyłek zawracasz? Ja nawet nie miałem okazji, żeby się poprzechadzać po moim gabinecie owalnym, a tu, kurna, takie rzeczy. All right, we have to start working. The first we should do to establish a party line so that both the government
and citizens can get accustomed to your values and principles. No dobra. To może zobaczmy, jak ten proces wygląda. I will ask the director of communication to come to you and ask you some questions. Your answers will determine the party line and consequently the government's approach. What the panie, no powiem szczerze, kuźwa, no od samego początku, bez rozgrzewki, już kuźwa decyzję podejmować, jakieś pytanie, jakieś ustawy, co to w ogóle ma być? Okay, what are you waiting for then? Albo I get it, thank you for the information. No dobrze, synek, ty przestań mnie w końcu kuźwa zagadywać. O, typa, jaki papierowy synek, no. Czy ja mogę się poruszać tu? Kuźwa, następny. Good morning, Mr. President, I am here to help you. Ty, a dlaczego ty, kuźwa, wchodzisz bez pukania w ogóle? Kim ty jesteś? We can present a consistent image to the public. There are no wrong... Aha, okej, okay, dobra, będzie mnie tu, kuźwa, teraz przepytywał. Are you ready? Dobra, krótko i zwięźli na temat. Okej, okay, you are now facing two choice. Dobra. Here we go. The first question is, should abortion be legal? No tak, no i o kurna, to powiem szczerze, słuchajcie, to jest gra, która może jakby wpłynąć również tutaj na kwestie kanałowe, tak? I są zwolennicy i przeciwnicy, więc ja bardzo proszę tutaj na spokojnie tylko, żebym nie musiał nikogo wyciszać, banować i tak dalej, tak? Czy aborcja powinna być legalna, tak? Czy będzie legalna? No powinna być, czy powinna być, tak? Takie pytanie jest. No i teraz mamy nie, jest to morderstwo, albo... aborcja to prawa kobiet, albo to skomplikowane. Wszystko zależy od tego, tak na dobrą sprawę, jak tutaj wygląda sytuacja z tą aborcją, tak? Jedni powiedzą, że poczęcie dziecka od pierwszych chwil to już jest morderstwo, inni powiedzą, że jest to embrion, który jest niewykształcony jeszcze i tak dalej, więc to jest bardzo ciężka decyzja i to na samym wstępie, ze względu na fakt, że no, kobieta, oczywiście no, to są prawa kobiety, ale też musimy brać pod uwagę pewne jakby kwestie, tak? I teraz jedna pani, za przeproszeniem, powie, że zagraża to jej, powiedzmy, zdrowiu i tutaj zdecyduje się na aborcję, jest to całkowicie zrozumiałe. Druga pani, za przeproszeniem, powie, że ona nie chce bachora, o, to takie słowa też potrafią padać. No ale tutaj lubi się, że tak powiem, zbliżać do różnych mężczyzn, no i tak co chwila będzie przypadkowo zachodzić w ciążę i aborcja, tak? No to... No ale tu dalej są prawa kobiet, więc wydaje mi się, że wybiorę tę opcję. No dobra, do you think that voter ID laws should be stricter, albo stricter and require photo IDs? No dobra, wybierzmy odpowiedź twierdzącą. How do you feel about a free market without government intervention? Ale free market to co, że bez podatków, czy kuźwa, o co im chodzi? Taxes shouldn't be increased and... No dobra. Czyli tutaj bardziej o podatki chodzi. No tak, podatki są istotne, ale też bez przesady. A my już tu kraj taki zrobimy, że ta Ameryka szybciej padnie niż się narodziła. Are you more liberal or conservative? A, to jest bardzo dobre pytanie. To zależy też pod jakim kątem, tak?
są pewne aspekty, gdzie jestem bardziej liberalny, są inne aspekty, gdzie jestem bardziej konserwatywny. No i to jest, kuźwa, no, ciężkie do określenia, bo to pytanie jakby ma na celu odpowiedź ogólną. Nie można być liberalnym co do wszystkiego i nie można być konserwatywnym co do wszystkiego. Tutaj zawsze jest pół na pół, powiedzmy. Ale no dobra, żebyśmy byli fajnym ziomkiem, to powiedzmy, że jesteśmy liberalni. Which color do you like better? Blue, red? Kuźwa, ja czarny lubię, durniu. Dlaczego takiego nie ma? Niebieski czy czerwony? Przepraszam. Nie, żaden z tych. Do you think that affirmative actions are... Kuźwa, nie wiem, o co mu chodzi. Wiecie co? A to, kuźwa, w drodze losowania, pyk. Na chybił trafił. Do you think that the war in Afghanistan was a mistake or a necessity? No i kolejny jakby temat. Jak wiemy, słuchajcie, Stany Zjednoczone wpierdzielają się tam, gdzie mogą i tam, gdzie mogą ugrać coś dla siebie. Pod pretekstem jakby właśnie tutaj misji stabilizacyjnych i tak dalej. Niemniej jednak prawda jest taka, że wtrącają się w sprawy obcych krajów, tak? No i zobaczcie, no tutaj, gdzie mogli coś zyskać, Afganistan, Irak i tak dalej, no to wszędzie ich tam było pełno. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że Rosja atakuje Ukrainę niesłusznie i tak na dobrą sprawę, co? Jakoś nie weszli z wojskami na teren Federacji Rosyjskiej, prawda? No jakoś, kurde... A tam przecież ropa też jest, mogliby sobie pola naftowe ogarnąć. No ale nie weszli, tak? No i teraz co? Jak ja mam na to odpowiedzieć? Czy to było istotne i potrzebne, czy to była pomyłka? No ale... Teraz z drugiej strony weźmy pod uwagę również choćby Al-Kaidę, tak? I tak dalej. No to takie działania... Ciężko jest wybrać, powiem wam szczerze. Gra okazuje się dosyć poważna i te decyzje, które tu podejmujemy, no, są takie typowo życiowe. Ale wybierzmy to. Do you think that terrorism would decrease if you imposed a Muslim ban? Czy terroryzm się zmniejszy, jeśli muzułmanów jakby wygonimy? Nie, wydaje mi się, że to nie ma znaczenia. Muzułmanie mają w Koranie zapis, który nie nawołuje. Koran nie nawołuje do walk, nie nawołuje do wojen. Jeżeli chodzi o dżihad, to jest to wymysł bojówek i tak dalej, tych wszystkich band typu właśnie Al-Kaida. W związku z powyższym muzułmanie oraz ich religia wcale nie nawołują tam między sobą do terroryzmu, do takich ataków, jakie są przypuszczane, więc ja wybieram pierwszą opcję. Would you sign a carbon emission reduction agreement? Tak. Jak najbardziej. That's it, Mr. President. I will pass your answer to the campaign. A to zaraz, no chwileczkę, to my jesteśmy pod koniec kadencji? To myślałem, że kurwa, no witali nas w gabinecie owalnym w Białym Domu. No to o co to chodzi? Thank you. Już, uciekaj mi stąd. Sekretarka niech kawę przyniesie. Dlaczego ty taki kartonowy jesteś? I proszę mi tu więcej, kuźwa, nie wchodzić bez... O, masz. Pukania. Dobra. Hello again, Mr. President. Ty, kuźwa, nudny jesteś. I z tyłu nie masz garnituru. A jaki dress code w Białym Domu obowiązuje? A? Z tyłu też powinien być garnitur. Gdzie się pytam, masz garnitur z tyłu, kuźwa? Tylko od frontu mi się proszę pokazywać, a nie... Ty, teraz będziesz do drzwi się wycofywał plecami do drzwi, o. A frontem do mnie.
I have received the results from the campaign staff. Do you want to know their recommendation? Kuźwa, a mam wyjście? Your answers to those troublesome questions have proven... Aha, to czy jestem demokratą? No, dobra. Do you agree with that statement? Tak, dobra, mogę być demokratą, nie ma problemu. Kuźwa, wszystko jedno. All right, so be it. Now all we have to do is to follow the values of this party. People will remember your choice, sir. So sudden change of mind may confuse the voters and politicians. Dobra, czyli kuźwa, jak my żeśmy się już określili w ten sposób, to my musimy jakby kontynuować naszą politykę, tak wybraną. No to się kuźwa załatwiłem. Ładnie. I should take care of right now. Dobra. Yes, there is one more thing. This is a standard procedure, but it will put things in order. I have brought a short questionnaire inside. Blah 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 blah. Which one, please fulfill? If I have to. No pierdzielicie, kuźwa. No poważnie muszę to robić? Mr. President, private notes. Ja, o, właśnie, ty. A ja, jeżeli chodzi o moje prywatne rzeczy, to przepraszam, a gdzie jest walizka z kodami? No? Proszę mi tu zaraz walizeczkę przynieść. Ja chcę przynajmniej sobie popatrzeć. No, albo do Noradu zadzwonię. Dobra. Identity. Serious? Ty, może będziemy tacy, nie? Protected? Ten jaki kurde protected, że chroniony, ale w kasku na głowie, nie? No dobra, jaki ja jestem? No ja generalnie to jestem śmieszek, ale poważny, nie? Czyli wiecie, że jak trzeba być poważnym, albo jak mi ktoś za skórę zalezie, to już nie ma żartów, nie? Ale z drugiej strony lubię sobie żartować i się śmiać i chichrać. No dobra, to tego wybieramy. Name and surname... Okay, I am Mr. Pavelus Grankowski. To polskie korzenie mam. No. I niech będzie tak. Dobra, wife Sara. To ja mam żonkę? A i dwie córeczki. A i syna. Kuźwa, Chester. To jak imię dla psa trochę. No ale dobra, Sara. No to ciekawe. O! Rosjanka, kuźwa, taka trochę z pochodzenia, nie? No i dobra, córka Eleonor i Alisa, druga córeczka. Synek Chester. The favorite child, cause life isn't always fair. President Pet, Ralph the Penguin. Steven the Tortoise. Margaret the Shark. Ty, wiecie co? Kurwa, ja to w sumie sam się poruszam jak pingwin. Te. Ale rekina, będziemy takim rekinem biznesu. Mamy swoje ulubione zwierzątko. Proszę uprzejmie. Dobra. If you were about to die, what would be your last word? Finally, $15 and I will press that red button. Dobra, niech będzie finally. Aha, jeżeli miałbym zagrać w rosyjską ruletkę, what would be your... jaka będzie moja strategia? Spin, pull the trigger, win. No dobra, no kuźwa, no, tak się gra w rosyjską ruletkę. Kręcimy, kurczę, i szczelamy. Dobra. There is the last slice of pizza and four people wanting to eat it. No, powinniśmy to podzielić. No. Tak, ja bym się podzielił. Dobra, dalej. A child is trying to cross the street through the red light. Dobra, czyli dzieci chcą przejść przez skrzyżowanie na czerwonym. Hello, little one, let's stop and wait together. Tak, dokładnie. Dobra, możemy. No, żeby nie wpadły pod samochód. Your deaf uncle has asked you for the tickets for the Pinky Swear concert. Well, family first. Here you are. Nie no, kuźwa.
Se sam kuźwa kup, dziadu. Areas of interest. Know your business. We live in it. Invest, harvest, repeat. Okay. Kuźwa, żebym jeszcze wiedział, co to jest, nie? Czy to są jakieś nazwy jakichś inwestycji, czy to po prostu, no nie wiem. Dobra. To, jak mamy inwestować, to coś chcę z tego wyciągnąć i powtórzyć. Dobra. Niech będzie. Wiceprezydent. Friendship is power. Well, assignment. You better watch out. Friendship is power. The ups and downs. Dobra, masz to. Och, kuźwa, ty, to normalnie jeszcze dwie strony. The presidential candidate kindergarten has not always been the most peaceful. Dobrze, to niech zostanie takie jak jest, bo nie wiem, kuźwa, o co tutaj chodzi i to też niech zostanie. Już, koniec. Ja już, ja chwilę prezydentuję i już mnie łeb napierboli, znaczy. Are you ready to submit your answers? I tyłem z gabinetu mi tutaj wychodzić. Pyk. No. Election promises. Okej. Okay. Takie mamy obietnice, tak? Ale czy to się da, kuźwa, spełnić, to ja nie wiem. Bo powiem szczerze, waliłem, kuźwa, na ślepo, żeby tylko im się podobało. O, bo mnie tutaj emerytura prezydencka interesuje. No. Także ja już mogę kończyć, proszę państwa. Kto by chciał, macie tę grę na Steamie, tak jak powiedziałem, gra dosyć poważna, tutaj poruszane jest wiele takich bardzo zdrożnych aspektów, które później mogą wywołać jakąś burzę komentarzy zupełnie niepotrzebną, dlatego ostrzegam, że jest to gra i mamy się tutaj kulturalnie zachowywać wszyscy, także ewentualnych prowodyrów będę od razu z miejsca usuwał. Dzięki za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby, sekcja komentarzy należy do was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa, pa.